Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia noworocznych wiadomości z gmin Tarnów Opolski. Sprawdźmy, co wydarzyło się w styczniu. Marcelina Kapral. Otwarcie Pszoku. Po to, aby w sposób bezpieczny, ekologiczny mogli oddawać swoje nadmiary. Tradycyjny babski comber. Panie, chcą się wyluzować. Jubileusz Biblioteki w Przyworach. Biblioteka w Przyworach jest naprawdę wyjątkowa. Prace budowlane przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostały zakończone. Teren jest gotowy do użytku i prowadzony przez Związek Czysty Region. Jak wyglądają dalsze działania względem mieszkańców? O tym już teraz. Zużyte opony, popiół czy odpady wielkogabarytowe. Tego typu nieczystości można przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim. Obiekt oficjalnie otwarto. Pszok jest to miejsce służące mieszkańcom po to, aby w sposób bezpieczny, ekologiczny mogli oddawać swoje nadmiary segregowanych odpadów komunalnych. Jest to przyjazne miejsce właśnie po to, żebyśmy mogli w sposób bezpieczny tutaj oddać, tak jak wspomniałam, odpady, ale równocześnie wzmacnia naszą wiedzę ekologiczną i postawy ekologiczne mieszkańców i oczywiście służy ochronie środowiska. Zbliżyliśmy się prawie do 2 milionów złotych, ale wreszcie, bo trzecia lokalizacja, która nie budziła tyle kontrowersji, ale musieliśmy się tu napracować, bo to jest teren zakładów wapienniczych i tutaj też z naszej strony bardzo dziękujemy za takie szczere, miłe podejście i za tą możliwość umiejscowienia tutaj tego punktu selektywnej zbiórki odpadów, także naprawdę się bardzo z tego powodu cieszę. Z Pszoku korzystać mogą mieszkańcy gminy Tarnów Opolski, którzy uiszczają opłaty za wywóz nieczystości. Pracownik udzieli mu informacji, gdzie wrzucić zużyte opony, gdzie wrzucić materiały, odpady budowlane, które powinny być tak samo posegregowane, gruz, beton, ceramika sanitarna, gdzie wrzucić papier, gdzie wrzucić tworzywa sztuczne, butelki. Wszystko jest po prostu opisane, także myślę, że wszystko w trosce o dobro mieszkańca. Łączna kwota inwestycji to ponad 1 600 000 zł, z czego 1 300 000 pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Nie do przecenienia są takie punkty, ponieważ w Tarnowie Opolskim z tego punktu może korzystać, będzie, jestem o tym przekonany, około 10 tysięcy mieszkańców. Ciekawym miejscem jest Szpargałek, punkt wymiany używanych rzeczy. Gdzie będzie można albo oddać, albo przyjąć rzeczy używane, ale sprawne. Narzędzia, elektronarzędzia, sprzęty, zabawki. Mam nadzieję, że to posłuży naszym mieszkańcom. Przy obiekcie znajduje się miejsce edukacyjne, z którego korzystać mogą całe rodziny. Pszok czynny jest 4 razy w tygodniu, we wtorek i piątek w godzinach od 13 do 17 oraz w czwartek od 8 do 13 oraz w sobotę od 9 do 14. Obietnica dobrej szampańskiej zabawy została spełniona podczas kobiecego celebrowania czasu dla siebie. Babski comber tradycyjnie odbył się w kolorowej i tanecznej atmosferze. Sprawdźmy relacje z tego dnia. Suto zastawione stoły, muzyka oraz szalone kreacje. W Koserowicach zorganizowany został babski comber, na którym bawiło się 120 pań. To już jest tradycja, to nie jest pierwszy babski comber, tutaj na naszym terenie on się przyjął i świetnie się bawią nasze panie razem w Kosorowicach i Tarnów. Podczas oficjalnego rozpoczęcia panie jednogłośnie złożyły przysięgę, w której najważniejszą zasadą była dobra zabawa. Z ręką na sercu zobowiązały się do jej przestrzegania. Powiedzmy, że dobrze się bawić będziemy. Pracy do domu nie pójdziemy. Pracy do domu nie pójdziemy. Aż wszystko wypijemy. Aż wszystko wypijemy. Panie chcą się wyluzować, odciągnąć od rzeczywistości domu, męża, dzieci. Tu się wyszaleją i jutro będą zadowolone. Faceci lubią się sami bawić, kobiety też się lubią same bawić. Wiadomo, jak są sami faceci na imprezie, no to nie ma, nie pij, zostaw. Nie dotykaj, tylko czemu nie pijesz, weź się jeszcze napij. Tak samo działa to do kobiet. Najlepiej kobiety się bawią w swoim gronie i mogą tak zwane hamulce popuścić, no bo nie ma, że mąż będzie zazdrosny. Szampański nastrój uczestniczek oraz największe przeboje. Parkiet taneczny zapełnił się już w pierwszych minutach zabawy. Przez kilka lat dziewczyny chodziły i się zawsze dobrze bawiły, więc zdecydowałam się też przyjść. Świetna zabawa i babci comber jest chyba już od 10 lat i zawsze na nim jestem. I zawsze się świetnie bawię. Fajnie tu jest zawsze. Przebrania widoczne na parkiecie były takie same jak uczestniczki.
różnorodne i przykuwające wzrok. Dowolność ubioru sprawiła, że panie mogły wykazać się swoją kreatywnością. Przebrałyśmy się za kobiety z lat 20. Same diabły! My nie jesteśmy dzisiaj panami, bo my jesteśmy, jak widać, po stroju za panie przebrani. No, ktoś musi zaopatrzyć to w jedzenie, trochę poobsługiwać, no i dbać jako tako o porządek, no bo wiadomo, gorzoła to taka rosa, co najpierw uderza do nosa, później do głowy i osioł gotowy. Co dzieje się w Kosorowicach, zostaje w Kosorowicach, a wyjątkowych wspomnień po babskim cąbrze z pewnością nie brakuje. Biblioteka w Przyworach każdego dnia przyjmuje miłośników literatury i służy im pomocą. Odbywają się tu różnorodne spotkania kulturalne. Placówka obchodzi w tym roku swój 60. jubileusz. Uroczyste spotkanie z czytelnikami, zaproszonymi gośćmi, było okazją do złożenia życzeń. Od 60 lat służy mieszkańcom sołectwa. Biblioteka w Przyworach świętuje swój jubileusz. Biblioteka rozwija się prężnie. Od 16 lat działa przy bibliotece dyskusyjny klub książki. Jest też kącik dla najmłodszych, którzy mają tu swoje zajęcia. Mamy bardzo dużo czytelników, stałych czytelników, którzy sukcesywnie przychodzą. Nie nadążamy książek kupować, bo tak dużo ludzi w Przyworach czytają, więc jest to społeczność oczytana. Na początku biblioteka znajdowała się w baraku betoniarni. Przez lata zmieniała swoją lokalizację, by ostatecznie znaleźć się w budynku sołeckim. Czytanie książek rozwija, a przede wszystkim ćwiczy umysł. Ja jednak tych mieszkańców takich starszych mam dużo i bardzo się cieszę, że oni chodzą do biblioteki, w ten sposób zajmują swój czas. Obecność dyskusyjnego klubu książki, który spotyka się co miesiąc i pani bibliotekarka, która przyciąga swoją osobą czytelników i lekcje biblioteczne z dziećmi, to jest działanie, które im wystarczy. Aktualnie jest 380 czytelników. Zasoby biblioteczne to prawie 12 tysięcy książek. Jestem dumna najbardziej z czytelników, z dużej frekwencji wypożyczań. Ludzi, którzy chętnie czytają, którzy chętnie przychodzą do mnie do biblioteki. Po 60 latach możemy patrzeć już na bibliotekę w nowym budynku, w odnowionym budynku. Mieliśmy tu różne perypetie, przenosiny. Brakuje nam tylko windy chyba po tych 60 latach, ale już usłyszałem głosy, że mamy taką możliwość pozyskania środków i wybudowania tej windy nie tylko dla samych emerytów czy osób niepełnosprawnych, ale dla wszystkich, żeby mogli korzystać. Biblioteka w Przyworach prowadzi wiele działań integrujących czytelników. Przez lata wielokrotnie pojawiali się w bibliotece autorzy książek. Książka jest zawsze ciekawsza od filmu, także po prostu lubimy książki. Tu nie ma za dużo atrakcji u nas, także przede wszystkim dla starszych pań to jest optymalne. Często się możemy po prostu spotykać, przeważnie są panie, które już są na emeryturze i to do tego tak lubimy. Biblioteka w Przyworach jest naprawdę wyjątkowa, dlatego że jest to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale miejsce spotkań integracyjnych, miejsce wystaw, wydarzeń kulturalnych. Od lat ściśle współpracuję z filią GOK-u. Uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze, dalej utrzymujemy dyskusyjny klub, który się rozrasta. I no, chcemy jak najwięcej przyciągnąć dzieci i młodzieży. Organizujemy i lekcje biblioteczne, i różne spotkania, i spotkania autorskie. No, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby czytelnictwo stale rosło. Bibliotekarzom i czytelnikom życzymy wielu kolejnych sukcesów, życzliwości ludzkiej i rozwoju czytelnictwa. To już wszystkie styczniowe wiadomości gminy Tarnów Opolski. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do obserwowania nas na Facebooku oraz YouTubie. Do zobaczenia już wkrótce.